Dziś obchodzimy Święto Bożego Ciała. Jak podkreślił prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, wychodzimy z Chrystusem ukrytym pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie na ulice naszych miast i wiosek, prosząc, aby Jego konkretna obecność pośród nas, ta rzeczywista, realna, bo tak ją przez wiarę uznajemy w Najświętszym Sakramencie, była dla nas źródłem błogosławieństwa, otwierała nasze serca i przemieniała nas wewnętrznie w tych sytuacjach, w których codziennie żyjemy. Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim i przypada dokładnie 60 dni po Wielkanocy. Ustanowione zostało na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą wątpiący w transubstancjację kapłan uniósł nad ołtarzem, zaczęła krwawić. W Polsce w ten wolny od pracy dzień procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Choć świadomość cudu przemiany chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, to trzeba było czekać stulecia, zanim zaczęto je kultywować. Obecnie w procesjach uczestniczą tłumy mieszkańców i nie inaczej jest w Raciborzu. Dzisiaj przy bardzo sprzyjającej pogodzie tradycyjnie nie brakowało dzieci sypiących płatki kwiatów i bogato zdobionych ulic.